rzucił bardzo dobrze płatną pracę na Wall Street i stworzył największą na świecie platformę sprzedażową, pomimo że kiedy podejmował tą decyzję, jego znajomi pukali się w czoło. Zbudował imperium w sieci, które nigdy wcześniej nie istniało. Jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Jego majątek szacuje się na grubo ponad 100 miliardów dolarów. Oto Jeff Bezos i jego 9 najważniejszych życiowych porad. Zobacz je wszystkie. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Czy w ciągu swojego życia człowiek może wspiąć się na sam szczyt piramidy bogactwa? Czy trzeba odziedziczyć wielką fortunę, którą następnie należy jeszcze bardziej pomnożyć, aby stać się najbogatszym człowiekiem na Ziemi? Nic z tych rzeczy. Jeff Bezos pokazał wszystkim niedowiarkom, że tego typu wymówki nie mają najmniejszego znaczenia. Zobacz 9 jego życiowych zasad, które zaprowadziły go na szczyt listy najbogatszych ludzi na świecie i wyciągnij wnioski, które pomogą Ci pójść w jego ślady. Pierwszą zasadą Jeffa Bezosa jest: niczego nie żałuj. Sam Bezos w swoim życiu stanął przed bardzo trudnym wyborem. Miał dobrze płatną pracę, która w zupełności zaspokajała jego potrzeby. Większość z nas byłaby zadowolona z miejsca, w jakim się aktualnie znajduje i nie szukałaby więcej szczęścia. Jednak nie Jeff Bezos. Jak sam mówi, stanął przed pewnym wyborem. Podjąć spore ryzyko i rzucić się w całkowicie nieznany mu świat internetu, z którym jednak wiązał ogromne nadzieje i widział jego możliwości, czy też pozostać w tym miejscu, w jakim się teraz znajduje. Doszedł on do wniosku, że nawet kiedy rzuci dotychczasową pracę, a jego pomysł nie przyniesie mu sukcesu, to będzie to lepsze rozwiązanie niż brak działania i zastanawianie się całymi latami nad tym, czy jego pomysł mógłby zmienić jego życie. Innymi słowy, ból Jeffa Bezosa byłby mniejszy w przypadku podjęcia działania i porażki niż nierobienia niczego. Jak pomyślał, tak zrobił i jak sami zresztą widzicie, osiągnął spektakularny sukces. Czy jeżeli pozostałby na swojej ciepłej posadce, ktoś znałby teraz Jeffa Bezosa? Myślę, że znacie odpowiedź. W związku z tym niczego nie żałuj. Drugim niesamowicie ważnym przesłaniem, jakim Jeff Bezos chce się z nami podzielić, jest to, aby podążać za swoją pasją. Budowanie biznesu to długotrwały i bolesny proces, w którym większość osób poddaje się przygniecona przez problemy, jakie stają im na drodze do osiągnięcia sukcesu. Siły potrzebne do przebicia się ze swoim marzeniem możemy znaleźć tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy nasz biznes jest naszą pasją. Jeff Bezos powtarza to bardzo często. Pasja dostarcza nam paliwo tak bardzo potrzebne, kiedy nie wszystko układa się po naszej myśli. Kiedy nasz biznes ma być tylko i wyłącznie maszynką do robienia pieniędzy, wcześniej czy później zabraknie nam woli walki i poniesiemy porażkę. W związku z tym podążaj za marzeniami, a nie za rozumem. Trzecią myślą, jaką jeden z najbogatszych ludzi na świecie chce się z nami podzielić, jest: inwestuj więcej w produkt, nie w marketing. W dzisiejszych czasach, kiedy to jesteśmy wręcz bombardowani setkami reklam dziennie, większość firm skupia się właśnie na marketingu, na dotarciu do idealnego klienta, przedstawieniu mu oferty w najlepszy możliwy sposób i tym podobne. Zapominają, że najlepszą reklamą na świecie jest poczta pantoflowa. Zadowolony klient jest najlepszą reklamą dla naszej marki i zarazem najskuteczniejszą. Pomimo, że ten rodzaj marketingu nie jest głośny, nie krzyczy i nie jest najszybszy, to w dłuższej perspektywie czasu nokautuje wszystkie inne formy reklamy. Znakomity produkt zaspokajający potrzeby klienta i wychodzący poza jego oczekiwania jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Stawiaj więc na produkt, a nie na marketing. W tym tonie dochodzimy do czwartej zasady Jeffa Bezosa, jaką jest: skup się na klientach. A no właśnie, klienci. Można by rzec, że Bezos ma na ich punkcie obsesję. Zaspokojenie potrzeb klientów na najwyższym możliwym poziomie jest dla niego największym priorytetem. Sugestie klientów kierują od lat jego imperium. Bezos wychodzi z założenia, że zadowolony klient to klient lojalny, a tym samym w perspektywie czasu przynoszący większe zyski. Skoro kupujący są szczęśliwi z usług, jakie świadczy nasz biznes dla nich, to istnieje marginalna szansa, że wybiorą inną firmę zamiast naszej, kiedy kolejny raz będą wybierali się na zakupy. W związku z tym skup całą swoją uwagę na klientach. Piątą zasadą właściciela firmy Amazon jest budowanie kultury wokół firmy i jej pozytywnego obrazu. Nie chodzi tutaj jednak o sztuczne stwarzanie pozorów, ale raczej o świadome i konsekwentne podążanie za pewnym ideałem. W przypadku firmy Amazon jest to zaspokojenie potrzeb klienta
o którym mówiliśmy w poprzednim podpunkcie. Niemniej jednak może to być cokolwiek innego, z czym klienci będą identyfikować naszą markę. Grunt to jednak od samego początku podążanie za celem, jaki stawiamy sobie za wzór, zbudowanie świadomych ram, z którymi identyfikujemy naszą firmę i nas samych. Co ważne, tego typu działania muszą być długoterminowe. Nie możemy co jakiś czas zmieniać swoich fundamentalnych prawd. Znakomitym przykładem jest tutaj firma Coca-Cola i jej słynne już logo. Powstałe w 1887 roku, do dnia dzisiejszego nie uległo zmianie, a marka jest kojarzona przez znakomitą większość ludzi żyjących na naszej planecie. Kolejną zasadą Jeffa Bezosa jest sprzedaż produktów premium po niskich cenach. Bezos doszedł do wniosku, że tworząc swój biznes, musi nawiązać relację z klientem. Dlatego też chce ją zacząć od dania najpierw czegoś od siebie. W tym wypadku jest to produkt premium w bardzo atrakcyjnej cenie. Przykładem takiego działania była sprzedaż czytników Amazon Kindle. Jeff Bezos doszedł do wniosku, że lepiej jest najpierw sprzedać czytnik e-booków o wysokiej jakości po niskiej cenie, po to, aby w przyszłości klienci mogli nabywać e-booki od Amazona już po standardowych cenach. W związku z tym firma Amazon wychodziła naprzeciw klientom, a dopiero później, kiedy otrzymali oni wartość, prosiła o coś więcej. Tego typu strategia nazywa się polityką wdzięczności. Polega ona na tym, że kiedy otrzymujemy od kogoś jakieś dobro, nieważne czy jest to komplement, rzecz czy też przysługa, czujemy się zobowiązani do odwdzięczenia się drugiej osobie. Zaciągamy w pewien sposób psychologiczny dług, który nasz umysł chce jak najszybciej spłacić. W przypadku firmy Amazon jest podobnie. Skoro nabyliśmy od nich czytnik e-booków po promocyjnej cenie, chętniej kupimy od nich e-book do naszego najnowszego czytnika, ponieważ z jakichś niewiadomych przyczyn czujemy, że w ten sposób postępujemy słusznie. Siódmą zasadą, którą wyznaje Jeff Bezos, jest zbudowanie zespołu. O ile budowa jednoosobowej firmy nie wymaga od nas budowania rozległych struktur, o tyle zbudowanie ogromnej marki już tak. Jeżeli myślisz, że sam dasz radę zrobić wszystko, no cóż, posłuchaj, co mówi na ten temat jeden z najbogatszych ludzi na globie. Wszystko, co zmienia świat, rozwiązuje określony problem lub ulepsza coś, to zazwyczaj duży wysiłek, a on wymaga drużyny pracującej razem. Taka jest właśnie historia firmy Amazon. Za każdym krokiem stoi zespół osób pracujących razem. Nawet przy najmniejszej skali musisz wymyśleć, jak uzyskać pomoc od swojej rodziny, znajomych czy przyjaciół. Myślę, że bez tego nigdy by nic nie zadziałało. Ósmą zasadą, jaką kieruje się Jeff Bezos, jest podjęcie ryzyka. Wiele osób na tym świecie czeka latami na odpowiedni moment, na właściwą sytuację geopolityczną, na odpowiednie warunki na rynku pracy, na prawidłowe ułożenie konstelacji gwiazd lub cokolwiek innego. Wymówek, jakie może dla nas znaleźć nasz sprytny skądinąd umysł, jest przeraźliwie wiele. Przypomina to sytuację, w której wybieramy się na pociąg i za każdym razem, kiedy mamy już zamknąć drzwi naszego mieszkania, o czymś sobie przypominamy i wracamy z powrotem. Sytuacja ta powtarza się tak wiele razy, że w końcu, kiedy wchodzimy na peron, okazuje się, że pociąg już dawno odjechał. Jeżeli chcesz ruszyć swoją podróż, to nie zwlekaj ani chwili. Nie jutro, nie za tydzień, nie od nowego roku, ale już tu i teraz podejmij pierwsze, choćby najmniejsze działanie zmierzające do celu, jaki chcesz osiągnąć. Tylko dzięki sile podejmowania decyzji zmienisz swój świat. Planowanie jest dobre, ale jeżeli tylko na tym kończą się twoje działania, nie masz co marzyć o sukcesie. W związku z tym podejmij działanie. Dziewiątą zasadą, jaką kieruje się Jeff Bezos, jest znalezienie harmonii pomiędzy pracą zawodową a życiem rodzinnym. Tutaj trafiamy na naprawdę trudny grunt. W dzisiejszych czasach, zdominowanych bez reszty przez propagandę sukcesu i wyścig szczurów, znalezienie harmonii pomiędzy naszą aktywnością zawodową a życiem rodzinnym wydaje się wręcz niemożliwe. Dzisiejszy świat wymusza na nas wręcz podejmowanie coraz większej aktywności zawodowej. Każdy przecież musi posiadać najnowszy model telefonu, ubierać się w markowe ciuchy i jeździć co roku na wakacje, najlepiej na Karaiby tudzież do Tunezji, a na to potrzeba przecież pieniędzy. Niejedna Polka myśli, co powiedzieliby moi znajomi, gdybym zamiast pięcia się po kolejnych szczeblach kariery zawodowej wybrała macierzyństwo. Poświęcając się pracy, osiągamy sukcesy na tym polu, ale tracimy coś o wiele ważniejszego – nasze relacje z najbliższymi. Z drugiej strony mamy nasze ambitne plany, a spędzając sporo czasu z najbliższymi, nie możemy w pełni poświęcić się ich realizacji.
Jeff Bezos zwraca więc uwagę na odpowiedni balans pomiędzy tymi dwoma niezwykle ważnymi elementami naszego życia. Mówi: jeżeli posiadam harmonię, jestem lepszym mężem i ojcem, jak również szefem i kolegą w pracy. Zachowanie harmonii sprawia, że człowiek jest szczęśliwy, wiedząc, że robi coś ważnego w swoim życiu. Zachowuj więc harmonię pomiędzy pracą a życiem rodzinnym. To już wszystkie zasady Jeffa Bezosa, jakie przygotowałem dla Was na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał dał Wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam serdecznie do podesłania tego filmu swoim znajomym. Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej tego typu materiałów, koniecznie dajcie mi znać o tym w sekcji komentarzy pod tym wideo. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.